Małgorzata Rozenek długo starała się o trzecie dziecko. Nie było tajemnicą, że droga była wyboista i raczej nie do końca dla Majdanów przyjemna, choć ci starali się nie poddawać, a przede wszystkim nie tracić nadziei, że w końcu się uda. Determinacja nie poszła na marne, bo w końcu przy pomocy in vitro, z którego Małgosia korzystała przy dwóch poprzednich ciążach, Rozenek doczekała się upragnionego błogosławionego stanu. Od momentu, w którym oficjalnie poinformowała o ciąży, zainteresowanie jej osobą stale rośnie. Wśród fanów nastało ostatnio niemałe poruszenie, gdy celebrytka wyznała, co usłyszała od lekarza. Nieprawdopodobne. Małgorzata Rozenek usłyszała od lekarza dwa słowa na temat ciąży. Ostatnie tygodnie są bardzo intensywne dla rodziny Majdanów. Najpierw urodziny świętował Radosław, później młodszy syn Tadeusz, następna w kolejce była sama, Małgosia, a kilka dni temu 14 lat skończył pierworodny gwiazdy, Stanisław. Co więcej, niebawem na świat przyjdzie trzeci syn, celebrytki i jednocześnie pierwszy potomek Majdana. Jakiś czas temu Rozenek zdradziła, że termin porodu przypadał jej na ostatnie dni maja, zatem wygląda na to, że do rozwiązania dojdzie lada moment. W międzyczasie gwiazda TVN skupiła się na rodzinie. Gdy na jej Instagramie pojawił się post z okazji urodzin Stanisława, fani błyskawicznie ruszyli do komentowania, składając chłopcu najserdeczniejsze życzenia. Jedna z fanek zwróciła uwagę na imprezowy czas w życiu Majdanów, podkreślając, że niebawem zapanuje kolejne święto, gdy do rodziny dołączy trzeci syn. Na odpowiedź Małgosi nie musiała długo czekać. W odwecie Rozenek zdecydowała się ujawnić dwa słowa, jakie usłyszała od swojego lekarza. Chodzi o ksywkę, nawiązującą do jej błogosławionego stanu, a dokładniej płci dziecka. Jak to powiedział mi lekarz, matka królów. Tak się nazywa kobietę, która rodzi samych synów, napisała Małgorzata Rozenek. Trudno nie zgodzić się z lekarzem. W końcu gwiazda niebawem wyda na świat trzeciego syna, a dom zostanie w pełni opanowany przez mężczyzn. Źródło, Instagram, następny artykuł.